Od połowy stycznia w Polsce trwa dyskusja dotycząca wprowadzenia bez recepty e, preparatów e, antykoncepcyjnych z grupy tzw. antykoncepcji awaryjnej, zwanej e, przede wszystkim antykoncepcją postkoidalną, preparatów PO chodzi dokładnie o mm, taką pigułkę, która nosi nazwę Ella One i decyzją Komisji Europejskiej została ona dopuszczona do obrotu w obrębie wspólnoty europejskiej bez recepty. Bez tak zwanego wskazania, przepisania przez lekarza. W Polsce, jak wiemy, pojawia się dyskusja. Część osób uznała, że jest to działanie, które jest całkowicie uzasadnione przez Komisję, że polski rząd powinien realizować zalecenia Komisji Europejskiej. Przyjęto decyzję taką z radością. Druga grupa osób uznała z kolei, że jest to działanie, które wprost mówiąc łamie polskie prawo, łamie polskie przepisy. Rzeczywiście ta sytuacja była w pewnym sensie naderkomiczna, bo na początku Ministerstwo Zdrowia zarzekało się, skądinąd całkowicie racjonalnie, że w trakcie głosowania nad wprowadzeniem takiej możliwości na terenie Unii Europejskiej, strona polska była całkowicie temu przeciwna. Ale o tym za chwilkę. Kilka dni później jednak, po tym komunikacie, urząd ten, Departament Zdrowia, Resort Zdrowia, opublikował informację, zgodnie z którą na terenie Polski preparaty antykoncepcji, środki Ella One będą dostępne bez recepty, a jak stwierdził w z wywiadów wiceminister zdrowia, będą one dostępne tak naprawdę bez ograniczeń wiekowych. Dyskusji, mnóstwo debat, mnóstwo, dużo słów, dużo argumentacji. Ale no właśnie, czy tej argumentacji jest tak naprawdę dużo? Preparat Ella One ma blokować... Uwalnianie się komórki jajowej ma blokować owulację. Wszyscy twierdzą, że jest to preparat, który przez to nie jest preparatem, który niszczy zarodek na najwcześniejszym etapie jego rozwoju, tylko jest to preparat, jest to środek, który ma nie dopuścić do powstania owego zarodka. Według ginekologów, tych takich, którzy bardzo racjonalni i spokojnie podchodzą do kwestii, faktycznie prawdopodobnie tak się stanie w momencie, w którym będzie on przyjęty w okresie około okołoowulacyjnym. Natomiast jeżeli będzie on przyjęty już po, na przykład po owulacji, Wówczas tak naprawdę trudno stwierdzić, czy nie będzie on miał wpływu negatywnego na sam zarodek. Dlaczego? Dlatego, że sami producenci preparatu zwracają uwagę na to, że nie mają pojęcia, jak ten preparat oddziaływuje na po prostu jamę macicy na endometrium u kobiety. I zostawmy to na chwilkę, bo pojawia się troszeczkę inny problem. Problem polega przede wszystkim na pewnym pytaniu, czy w tego typu dyskusjach, czy w tego typu debatach, rozmowach, dialogach, monologach. Czy jest miejsce jeszcze na logika? Czy jest miejsce na jakąkolwiek argumentację? Nie ma dzisiaj tak naprawdę dyskusji na temat tego, od kiedy zaczyna się człowiek, od kiedy zaczyna się istota zaliczana do gatunku homo sapiens. Jest to moment poczęcia. To nie jest prawdą, że taki moment znajduje się dopiero w chwili, kiedy dziecko, kiedy zarodek znajduje się w macicy matki, ponieważ tak naprawdę jakby... Nie, nie różni się on niczym od tego momentu, kiedy nastąpił owy moment poczęcia. Ale wracając jeszcze do kwestii logiki, farmaceuci polscy, nie, lekarze niemieccy, niemieccy ginekolodzy, prawnicy, eksperci zajmujący się tego typu tematyką mówią wprost: tego typu środki powinny być przypisywane na receptę. Lekarz powinien zbadać pacjentkę. Analizowałem tę sprawę dość dobrze, wydaje mi się dość głęboko i doszedłem do wniosku, że podobna decyzja Ministerstwa Zdrowia tak naprawdę jest zupełnie szkodliwa, szkodliwa przede wszystkim dla kobiet. Dlaczego? Dlatego, że to ich podstawowe prawo w tym momencie, żeby skonsultować się z lekarzem, żeby skonsultować się z ekspertem, który pokaże im tak naprawdę, czy przyjmowanie takiego środka jest bezpieczne dla nich, czy też nie. Tak naprawdę kobiety w tym momencie zostają pozbawione takiej możliwości. Oczywiście ktoś może powiedzieć całkiem słusznie, no ale przecież kobieta może udać się do lekarza. To prawda. Tylko czy w wypadku tak zwanej awaryjnej sytuacji rzeczywiście skorzysta ona z konieczności pójścia do lekarza w chwili, kiedy może mieć po prostu taki preparat dostępny, od tak, od teraz i natychmiast? Problem chyba jest jeszcze głębszy. Preparaty tego typu nie są lekami. Nie są lekami, nie leczą nic. Nie, nie ma możliwości, żeby środek antykoncepcji awaryjnej kogokolwiek wyleczył, a jest ewidentna możliwość, że doprowadzi do zniszczenia, do, do śmierci rozwijającego się na najwcześniejszym etapie rozwoju człowieka. Ja myślę, że chyba warto pamiętać w dyskusjach bioetycznych o logice. Warto pamiętać o tym, żeby się nie bać logiki. A jeżeli ktoś się śmieje w twarz, twierdząc, że stosując argumentację logiczną, ktoś staje się ideologiem tej albo innej frakcji, to warto przypomnieć sobie tak naprawdę zajęcia z logiki. A każdy, kto uczył się matematyki, miał na pewnym etapie swojej edukacji właśnie zajęcia z tego typu przedmiotów.